Wiele osób, które ogrzewają swoje domy węglem, cieszy się z początku wiosny i coraz cieplejszych dni. Sytuacja mnie przerasta. Nie ma węgla, nie ma czym palić po prostu. To jest bajzel, za przeproszeniem. Bo tego nie powinno być. Tyle kopalń w Polsce u nas jest, a takie problemy są z węglem. Problemy z dostępnością węgla dla indywidualnych odbiorców ma rozwiązywać m.in. możliwość jego zakupu przez internet. Każdemu, kto zdecyduje się na tę formę zakupu, przysługuje 5 ton na 12 miesięcy. Chodzi o to, aby zapewnić naszym klientom tańsze paliwo niż ono jest w innych miejscach, czyli po cenach dostępnych na kopalniach i aby nasi klienci mogli tutaj zrobić sobie zakupy przed kolejnym sezonem grzewczym. Taka możliwość jest m.in. w kopalni Marcel w Radlinie. Klient, który kupuje węgiel przez internet, musi zapewnić sobie transport surowca do domu, czyli do ceny 780 zł za tonę ekogroszku doliczyć koszty związane z opłaceniem np. prywatnego przewoźnika, które zwykle oscylują wokół 200 zł. Jednak warto zaznaczyć, że czas oczekiwania na węgiel jest długi. Ceny są w porządku, ale w porównaniu z całą Polską. No ale okres oczekiwania, no 657 auto, żeby 20 worków kupić. Wy ich pytajcie, gdzie po prostu, dlaczego oferują coś, czego nie ma. W internecie ludzie dzwonią z całej Polski, wszystko jest niedostępne, to po co jest to oferowane? Do tego dochodzi jeszcze problem z techniczną stroną zakupu węgla przez internetowe sklepy kopalń. Nie idzie się zalogować, bo serwer jest przeciążony. A, czyli można kupić, ale właściwie to... Ale nie idzie. Szczęściarze byli ci, co kupili pierwsi, to kupili, prawda? Ale już teraz nie idzie, jest przeciążony serwer. Ci, którym nie udało się kupić węgla bezpośrednio z kopalni, mogą zaopatrzyć się w surowiec od pośredników. To jednak nie będzie tanie. W sprawie pojawia się również wątek zakupu węgla na aukcjach, które organizuje PGG. W pierwszej kolejności mieli być o nich poinformowani autoryzowani sprzedawcy, którzy mają z kopalniami podpisane umowy na kilka lat. Takie umowy oznaczają możliwość zakupu węgla po preferencyjnych cenach. Jednak kopalnie nie zabezpieczyły wystarczającej ilości węgla dla autoryzowanych sprzedawców. Przez to te firmy musiały brać udział w aukcjach, gdzie węgiel był droższy od 40 do nawet 110%. Z kolei nieautoryzowani sprzedawcy narzekają, że o aukcjach nic nie wiedzą i co więcej mają problem z zakupem surowca nawet w wyższej cenie. Co doprowadza do sytuacji, w której właściciele składów coraz częściej zastanawiają się nad zamknięciem interesu. Kiedy oferują tonę węgla za ponad 2000 zł, trudno o klienta. Jak mówią nieautoryzowani przez PGG sprzedawcy, taka cena nie wynika z ich wysokiej marży, a przede wszystkim wysokich kosztów zakupu surowca. PGG, wystawiając towar u siebie na sklepie w takich niskich cenach, i pan dyrektor z PGG mówi, że są spekulacje cenowe między pośrednikami, mija się z prawdą. Ja mam za płotem autoryzowanego przedstawiciela PGG i w tym momencie, jeżeli on ma tą swoją awizację, dwa samochody na tydzień dostanie, w tej niskiej cenie sprzeda po 1400 zł, a mi sprzeda to z licytacji, to ja nie mam racji bytu, bo nasze ceny będą się różniły 800 zł na tonie. Dodatkowo węglem handlują górnicy, którym w większości w ramach tak zwanego deputatu przysługuje kilka ton rocznie. Ceny na czarnym rynku wahają się od 1300 zł do nawet 1600 zł za tonę i choć mogą wydawać się zaporowe, to chętnych nie brakuje.